Drodzy widzowie, witam was bardzo mocno, z mojego serca. Cieszę się, że jesteście z nami, bo dziś wyjątkowy, szczególny wywiad. Bliscy mi ludzie usiądą na naszej kanapie, którzy opowiedzą między innymi o tym, jak to jest być pastorem, jak to jest być żoną pastora. Czy żona pastora to pastorałka? Dowiemy się tego wszystkiego, ale przede wszystkim dowiemy się, jak właśnie troszczyć się o młodych ludzi w kościele, jak sprawić, żeby młodzi byli w kościele, jak służyli, jak ich zachęcać i że kościół też jest dla nich przede wszystkim, dla tych młodych, wspaniałych ludzi. Zapraszam serdecznie na wywiad z Anną i Damianem Szafrankami. Siejemy, pomnażamy, jednoczymy. Fundacja Służąc Życiu. Anno i Damianie, jak to jest? Służycie w kościele, jesteście pastorami, pastorem, jeden jest pastor, dwóch jest pastorów. Jak to jest w świecie protestanckim? Oglądają nas katolicy, protestanci, ale dużo katolików na przykład nie wie, że jest kościół protestancki i jak to u was wygląda? Jesteście bardzo młodymi ludźmi, prowadzicie kościół, chyba jeden z największych protestanckich kościołów w Polsce. Jak to jest? Jak to do tego doszło? I jak do tego doszło, nie wiem. No bo naprawdę nie wiem. No wierzymy, że jest Bóg i że Pan Bóg jakoś nas kieruje. Amen. I nie zawsze wszystko wiesz, dlaczego jesteś w tym miejscu, a nie innym, ale my odkąd poznaliśmy Pana Boga, to chcieliśmy Jemu służyć i to była nasza modlitwa, a że będziemy, nie wiem, w kościele jako liderzy, takim, a nie innym, to już zupełnie nie było w naszej świadomości. Chociaż się poznaliśmy w kościele, tak. To jak zaczynaliśmy być razem, to naszą taką główną modlitwą było to, że chcemy służyć Bogu i być razem. No tak, tak. Więc można powiedzieć, że Pan Bóg wysłuchał tej modlitwy. Nie wiedziałem, ale no tak. Jaka nie historia będzie pisana w naszym życiu, to nikt z nas nie wiedział. Ale jak to wygląda? No zależy na jakim etapie, ale powiemy dzisiaj chyba jak jest, na dzień dzisiejszy. Na dzień dzisiejszy jesteśmy w kościele, gdzie jest cały zespół liderów, pastorów, ludzi, którzy służą. Ja jestem w procesie takiego przekazywania kościoła przez pastora założyciela, seniora, pastora Krzysztofa Zarembę. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. I moją odpowiedzialnością jest prowadzić kościół, czyli czuwać nad całością, zarządzać bieżącym życiem kościoła. Na ten moment, w sensie, na ten moment. Teraz tak jest. Mamy również, ponieważ nasza wspólnota jest dość duża, to mamy zespół pracowniczy, gdzie mamy około 30 osób i też czuwamy tam. Więc mamy różne dni, gdzie pracujemy z innymi liderami, ale wszystko, co robimy, ma nam pomóc czuwać nad tą wielką całością. Dla nas wielką. Ciężko nam się w tym ogarnąć, ponieważ Kościół to jest nie tylko spotkanie w niedzielę, które jest tak naprawdę fajne i dość proste do po prostu przeżycia. Jest masa inicjatyw wewnątrz Kościoła. Różni liderzy służb, mamy służby, które powoływaliśmy, tak dla młodzież, dzieci, grupy domowe. Jest ich około 30 w takiej grupie. Jest dodatkowych jeszcze 10 innych, które zapoczątkowali po prostu członkowie Kościoła, mieli pewne pragnienia. No i więc mamy pracę z indywidualnymi ludźmi, którzy coś się w ich życiu dzieje. Mamy pracę z liderami i rozmowę o tym, co się dzieje w życiu danej służby, jakie mają problemy, jakie potrzeby. I mamy spotkania i wydarzenia dla całego kościoła, które czasem organizujemy jako event, czasem po prostu je robimy. Jesteśmy na tym. Ale generalnie ludzie. Służyć Bogu to znaczy służyć ludziom tak naprawdę. No pięknie, bo to chyba też hasło kościoła jest. To było społeczność chrześcijańska Puławska miała taką... Wierni Bogu, przyjaźni ludziom, oddani Ewangelii. Oddani Ewangelii. Tak, wierni Bogu, przyjaźni ludziom, oddani Ewangelii. Więc tak, staramy się. To znaczy, że Pan Bóg ostatecznie jest tym, do którego to wszystko należy i którego woli szukamy. Staramy się realizować, modlić się o to, jaki jest kierunek, jakie rzeczy powinniśmy się skupić, na czym się powinniśmy nie zajmować, bo jest tych rzeczy za dużo. Ale większość naszego czasu to jest po prostu praca z ludźmi i wspieranie ich w miejscu, gdzie są. Tak. A Anno, jak to wygląda z twojej strony? No bo rozumiem, Damian pastor, ty jesteś pastor... No ale... Nie ma takiego określenia. Chociaż ostatnio usłyszałem, że pastorostwo to znaczy, że mąż jest pastorem, a żona jest jego żoną, pastora.
No właśnie, więc ja też raczej mówię, że jestem żoną pastora, nie określam się, że jestem pastorówną, pastorałką tak, albo pastorem. W naszym pastorem. Kościele używamy tego jako tytuł, jest on przypisywany mężczyznom. No bo to też jest, no tak. Jak twój TikTok popularny głosi, żona pastora. Na dzień dzisiejszy tak to wygląda. Na dzień dzisiejszy tak to wygląda. Wiadomo, że też w kontekście wspólnot protestanckich, które są różnodenominacyjnie, to w każdej denominacji jest też trochę inny klimat. W tym temacie może być, tutaj właśnie w Kościele Zielonoświątkowym się to zaczyna zmieniać, no ale my, no, na razie, na ten moment jest tak, że ja, więc jestem raczej ja takim wsparciem dla niego, przynajmniej staram się wtedy, kiedy mogę, w różnych rzeczach, kiedy on potrzebuje mnie do wsparcia, albo przy spotkaniach z ludźmi, albo przy, nawet jeżeli to jest jakieś odbijanie myśli, rozmawiamy w domu bardzo dużo potem wieczorami o tym, co się dzieje. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale dobrze. No właśnie, że jest to odbijanie. To jest jedyna rzecz, którą... No, o tak. No właśnie. Ale ja na przykład w naszej społeczności, naszej wspólnocie mam swoje osobne rzeczy, którymi się, że tak powiem, zajmuję. Ja jestem raczej w świecie młodego pokolenia. Jestem nie raczej, tylko jestem w świecie bardziej młodego pokolenia i to jest taka moja działka. A tam ja, a nie wspieram ewentualnie. Tak, więc to jest tak, że na ten moment nie jest tak, że razem prowadzimy kościół. Wydaje mi się, że można tak, że można powiedzieć, że jestem raczej wsparciem bardziej rzeczywiście jako żona w tych rzeczach. Żonatowych sytuacjach. Żonatowych. A ja mam swoją działkę, z którą się zajmuję, z różnymi wspaniałymi osobami, liderkami, liderami, postaciami i ja raczej, moje serce jest gdzieś tam w tym obrębie bardziej ograniczonym niż to, że robimy kościelne rzeczy razem. Dla mnie, czy dla mnie, wierzę też dla widzów, albo wydaje mi się, że dla widzów też będzie to zaskoczenie, bo jesteście bardzo młodzi. Wyglądacie naprawdę bardzo młodo i jesteście w takiej roli stawiani bycia pastorami, czyli no właśnie, służenia kościołowi. I to jest chyba jeden z, mi się wydaje, że to jest jeden z pierwszych razy, gdzie to jest bardzo świadomie wprowadzany proces młodych ludzi w bycie głównymi pastorami, głównym pastorem kościoła. Jak wy w tym się odnajdujecie? Jak do tego, jak to się stało, że to właśnie wy na przykład? Że to właśnie ty, Damianie? Jak do tego doszło? Jak to wszystko się stało? Jak do tego doszło? Nie, no to wiem. Od wsparcia. Wiesz co, w naszym, jakby skracając historię, pojawiamy się w kościele, ja mam wtedy około 15-16 lat. Wtedy się też poznajemy. Wcześniej nie byłem częścią kościoła, trafiam i nie szukam za bardzo Boga, tylko szukam raczej relacji, ludzi, ale po około 2 latach okazuje się, że szukając tak naprawdę ludzi, znajduję Boga. Później, kiedy się już określam, że chcę służyć Bogu, chcę żyć z Nim, no to są pewne odpowiedzialności w ramach kościoła, które mamy. Dla nas tym światem była młodzież. Ja chciałem grać na gitarze, my mamy na naszych spotkaniach muzykę i chciałem to robić, a potem się okazywało, że można, że też są ludzie, że trzeba z nimi porozmawiać, że ktoś stoi sam. I tak przesuwałem coraz dalej swoje po prostu rzeczy, które dla mnie nie były nawet wygodne, ale widziałem, że nikt tego nie robi. I tak naprawdę tak doszedłem do tego miejsca, gdzie jestem dzisiaj, bo po prostu zajmowałem się czymś, czym się nikt w danym momencie nie zajął, albo dostałem odpowiedzialność, którą ktoś mi zaproponował, jakąś większą, później kolejna grupa młodych dorosłych w kościele, więc po prostu byłem aktywnym członkiem. Później byłem już liderem, który ma swoją odpowiedzialność, stałem się częścią zespołu i po prostu w relacji, w naturalny sposób liderzy modlili się też o następny krok dla kościoła, gdzie to dalej może iść. I jak szukasz Bożej woli, to na swój sposób potrafisz ją odnaleźć. I tak wylądowaliśmy w rozmowie z pastorem, że widzi mnie, czy ja chcę wejść w to. My się również modliliśmy, czy to jest dla nas, czy chcemy wejść. Więc w modlitwie, w procesie, wszystko po prostu i z decyzjami. Jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy i nie żałujemy. Nie żałujemy. Bo co ciekawe, często nasze
pragnienia czy pomysły na życie były zupełnie w innym kierunku. Mieliśmy tak, dwa czy trzy momenty, że w zasadzie tak. Już chcieliśmy zostawiać SH Północ i przechodzić też... gdzieś dalej, indziej, wspierać inne zaczynające się wspólnoty. Najpierw chcieliśmy zakładać kościół, kiedy nasz lider młodzieżowy Adaś Duliński, pozdrawiamy pastor serdecznie, Adam pastor Adam obecnie zakładał nową wspólnotę, a później, bo my jesteśmy również rodzicami dwójki dzieci, Jaśminy i Sary, jak się Jaśmina narodziła, to bardzo poważnie zastanawiałem się nad już zrezygnowaniem z takiego życia w służbie, a rozpoczęcia takiego... Inny, żeby przejść do innego kościoła, to były dwa takie momenty, tak, a potem tak. Ty jeszcze myślałeś, żeby jednak zacząć jakieś zawodową życie zawodowe. Pracę taką typową. I zawsze dawaliśmy sobie taki czas modlitwy, zadawania pytań Bogu i takiego czasu, gdzie szukamy odpowiedzi i szczerze sobie mówimy, my chcemy tego, Panie Boże, co Ty myślisz? I po prostu mamy takie przekonanie, że Pan Bóg nam odpowiadał przez ludzi, przez przekonanie takie wewnętrzne albo jakieś słowo, że mieliśmy zostać w miejscu powołania. Czyli na dzień dzisiejszy po prostu wierzymy, że taka jest Boża wola do naszego życia i przyjmujemy to. Jesteśmy ciekawi, co Pan Bóg, jak może nas użyć, bo wiemy, że jesteśmy tak naprawdę bardzo... ograniczeni, jeżeli chodzi o nasze możliwości i mamy pasję dla Pana Boga, mamy miłość do ludzi, ale nie wszystko umiemy, więc się uczymy w trakcie. I to jest w zasadzie fajna przygoda, tak prowadzić kościół, służyć kościołowi. Jeszcze, zobaczymy, nie? Zapytaj nas za 5 lat, wtedy ci powiem. No to tak, to teraz robimy teraz wywiad, a potem za 5 lat o tej samej porze 20, ja nie będę mówił którego dnia. Tak, ale ta nasza historia trwa już... lat jako małżeństwo 8, wcześniej powiedzmy już 10 lat w służbie tak aktywnie. Tak. No więcej. Ta historia, którą opisałem, to już jest 10 lat. Nie, bo ja też tak patrzę, znam was trochę, a nie znam troszeczkę dłużej. I to jest niesamowite widzieć, jak droga młodego człowieka przechodzi właśnie przez to tak zwane bycie tym yes-manem, czyli mówieniem na wiele rzeczy tak, albo wchodzenie w te miejsce odpowiedzialności, gdzie Bóg daje kolejne odpowiedzialności i czasami może ci się wydawać, że nawet nie zdajesz sobie sprawy, gdzie możesz dojść, gdzie Bóg może cię zabrać. I to też fajnie, co na koniec powiedziałeś, że to jest przygoda. Fajne i super obserwować z boku tą przygodę i widzieć. I ja też miałem takie doświadczenie z tobą, Damianie, gdzie ja nawet nie wiedziałem, że będziesz wprowadzony w rolę pastora jakiś czas temu. To było kilka lat temu, nie wiem, wydaje mi się, że z 5. No, coś takiego, gdzie nawet nie wiedziałem, że tak będzie, że będzie taka sytuacja. I ja tak popatrzyłem i mówię, normalnie takie poczucie, że gdzieś Bóg daje autorytet tobie, taki większy, inny. I wiesz, to różnym, to mogło być po prostu przez chwilę pomyślenie, ale wierzę, że to było coś od Pana Boga, żeby zobaczyć ten autorytet w człowieku. I fajnie, że Krzysiek Zaręba zobaczył was w ten autorytet i gdzieś w was inwestuje, i od lat to robi. Wiem, że to jest duży proces, bo to jest bardzo duży kościół. Ale mam takie pytanie, bo mówiliście o młodych trochę czasu. Teraz są dziwne czasy. Naprawdę dziwne. Ja nie wiem, jak wy na przykład, bo macie sporo tych młodych, to jak wy głosicie do młodych? Jak robicie, że młodzi są w kościele? Jak zrobić, żeby młody człowiek przyszedł do kościoła? Z tymi młodymi to jest w ogóle też taki proces przechodzenia, przetransformowania trochę i formy, i patrzenia na ich potrzeby, albo w ogóle właśnie jak się zmienia i młodych... w ogóle pokoleniowo jakiś tam mental albo właśnie to, czego oni by w ogóle potrzebowali, czy chcieli, czy co działa w ogóle. I to zawsze jest taka opcja obserwowania ich, czy coś rzeczywiście zdaje egzamin, jeżeli chodzi o młodych w kościele. I my byliśmy zaangażowani w służbę młodzieżową razem w zasadzie do czasu, kiedy ja urodziłam naszą pierwszą córkę. Potem bardziej weszliśmy w młodych dorosłych. Te nabożeństwa zaczęliśmy wieczorne. Ale ja już byłam trochę wyjęta z nastolatków, z młodzieży. I tak naprawdę po 4 latach, ostatni rok, jest taki powrót mój do świata nastolatków trochę bardziej. I myślimy jeszcze na kolejny sezon już bardziej. Ja w moim sercu jest też to, żeby i nastolatki, i młodzi dorośli bardziej, żeby znowu w tych rejonach się obracać, że tak powiem, w służbie z nimi, ale moją, nie wiem, receptą, która mi się wydaje na ten moment taka sprawdzająca się chyba, jest to właśnie, że obserwuję i pytam,
w jakim oni są w ogóle miejscu, jeżeli chodzi o ich właśnie pokoleniowe patrzenie na życie, na świat, na Kościół, na Pana Boga. Badamy i sprawdzamy, co jest dla nich, co jest taką rzeczą, która sprawi, że jednak nie wiem, nie dajemy im tylko rozrywki, ale że jednak głównie przechodzi, bo w mojej głowie kiedyś tak było, że jak my robiliśmy spotkania młodzieżowe jeszcze, to właśnie w mojej głowie było ważne to, że my tak robimy spotkania, że to jest właśnie dużo takiego fanu, dużo rzeczy ze świata, że tak powiem, dużo takich świetnych elementów, które sprawiają, że to ich przyciąga. I potem, jak już przyjdą, bo zostali zachęceni przez to, co przez tą otoczkę, to sprawia, że chcą zostać i pogłębiać relacje z Panem Bogiem. I w jakim stopniu to działało, ale patrząc też z perspektywy lat i widząc też, jak jest teraz, po pierwsze zmieniło się to, że młodzi ludzie wcale nie potrzebują, jak się okazuje, tak bardzo fajerwerków, świateł, muza, wszystko, tylko widać, że zaczyna się w ogóle to zmieniać na zupełnie inne potrzeby też spędzania czasu razem. Oczywiście zawsze zabawa jest ważna i śmiech i tak dalej, ale co zaczęłyśmy też zauważać z Kasią Błędowską, z którą przez ostatni rok w ogóle my przejęłyśmy ten obszar młodzieży u nas w kościele, to i w mojej głowie też się to przeskoczyło, że jednak ci młodzi ludzie potrzebują doświadczać głębokich rzeczy na początku, że oni potrzebują doświadczać i głębokich relacji, i wchodzenia w jakieś takie głębokie tematy, i mieć miejsce, gdzie oni mogą właśnie wyrazić jakieś swoje głębokie pytania. I raczej ważniejsze dla mnie teraz w mojej głowie staje się to, że my chcemy zapewnić im właśnie w tym świecie, który jest taki dla nich, nie wiem, czy jest trudny, bo zawsze jest trudny świat dla młodych ludzi, bo każde pokolenie ma swoje zmagania, ale wydaje mi się, że w świecie dla młodych ludzi, gdzie dużo jest takiego, te informacje, jakby jest natłok różnych opcji, wersji życia, które możesz obrać, to wydaje mi się, że teraz najważniejsze jest, żeby jednak serwować młodym ludziom właśnie odpowiedzi na ważne pytania, odpowiedzi na pytania dotyczące tożsamości, dotyczące tego, jaki Pan Bóg jest w ogóle tak naprawdę, i żeby wychodzić od tego, że właśnie nie otwieramy drzwi, że jesteśmy tacy sami jak świat, a jakby świat dookoła, a jak przyjdziesz, to dopiero coś tam się zaczyna dziać, tylko właśnie chcemy pokazywać, nie, właśnie właśnie my funkcjonujemy inaczej, i to jest ważne, że my funkcjonujemy może w odwrotny sposób niż dzisiaj świat funkcjonuje, i to jest wartością, i to wskazuje na to, jaki jest Pan Bóg, kim jesteśmy my w Nim. Więc w mojej głowie przez lata służby młodzieżowej zrobił się taki odwrót od zapraszania młodych ludzi właśnie od razu do głębi relacji, której oni potrzebują i poszukują i bardzo trudno jest znaleźć, i do głębi odpowiedzi na ważne pytania, których oni szukają, i świat serwuje bardzo różne odpowiedzi na te pytania, więc to też jest teraz w procesie, i to też jest właśnie w takim procesie zmian, tworzenia jakby formy spotkań dla młodych ludzi. Ale o ile z nastolatkami to też jest jeszcze różnie, ale już widać, że z młodymi dorosłymi, jak nawet w ostatnim tygodniu miałam z nimi spotkanie, żeby zapytać, dobra, w przyszłym sezonie, jak robimy dla was, my robimy te spotkania razem, wy je tworzycie razem z nami, to czego potrzebujecie i co jest odpowiedzią na wasze potrzeby teraz? I dokładnie ich odpowiedzią było to, że oni poza tym, że tak, chcą mieć taki czas uwielbienia i modlitwy, ale chcą też mieć czas głębokich dyskusji, rozkminiania głębokich tematów, możliwości zadania trudnych pytań, i żeby był jakiś autorytet, który na to odpowiada i można o tym rozmawiać i dyskutować. Więc wydaje mi się, że jest taki teraz shift trochę, że tak powiem, shift pokoleniowy w tych tematach. My teraz, jak rozmawiamy, to mamy koniec sezonu, jakby wakacje, i więc zawsze przed nowym, czyli przed wrześniem, mamy refleksję, co działało, co nie działało, co trzeba zmienić. Więc faktycznie to wyposażanie, po prostu dawanie jakiejś prawdy, dawanie fundamentów w świecie, gdzie po prostu jak fale miotają, a ty po prostu masz się nagle ostać na jakimś fundamencie, no to wymaga konkretnego przekazu, konkretnej rozmowy.
Więc z jednej strony dla młodego pokolenia chcemy dać taką formę raz w miesiącu zjazdów, wyposażania się w takich zjazdach szkoły, szkoły północy, gdzie po prostu głęboko wchodzimy w te rozmowy. Na spotkaniach z Panem Bogiem też. Spotkania raz w tygodniu, gdzie są relacje, są te dyskusje, ale też po prostu iść w kierunku, że są częścią Kościoła, tak? My w niedzielę mamy jedno spotkanie dla wszystkich. Chcemy, aby młodzi byli częścią Kościoła, żeby mogli być częścią tej rodziny i wierzymy, że tak, że Pan Bóg użyje tego. Służycie w Kościele już wiele lat. Coś was sprawiło, że zaczęliście służyć. Teraz jest taki moment, że naprawdę młodzi ludzie różnie. Za moich czasów, jak ja byłem młody, trochę starszy jestem od was, ale pamiętam, jak zaczynałem, to wszystko robiłem. Tak, róbmy, wszystko, każdy dzień. No, jak byście zachęcili młodych ludzi, żeby służyli? Wiem, że to jest takie wielkie pytanie, ale jakaś taka, na przykład służcie, warto, nie wiem, będzie fajnie. Pytanie, co to znaczy służyć? Ja bym zachęcił młodych do tego, żeby odkryli swoje powołanie, czyli do czego zostali stworzeni, do czego są wyposażeni, o czym często sami nie wiedzą. A to się zaczyna od modlitwy: Panie Boże, niech Twój plan dla mojego życia się realizuje. Ja tak się modliłem i w zasadzie nie wiedząc nic, nawet na tym etapie, jak masz wybrać studia. Nie wiem, co ze sobą mam zrobić. Służyć, nie służyć. Jestem po prostu obecny na różnych spotkaniach w Kościele, tak? Jeżeli jest jakieś zadanko, czy to jest wielka służba, rozstawić krzesła, no nie, po prostu jestem, jak powiedziałeś, tym yes-manem, tak? Że widzę, że można w czymś pomóc, to chętnie pomogę. Ale pytam Pana Boga i modlę się, żeby to Jego wola się wydarzyła, bo służbą może być praca, którą wykonujesz zawodowo i Twoim powołaniem, a możesz angażować się w Kościół, bo po prostu chcesz pomóc i wybrać sobie jakąkolwiek dziedzinę, tak? U nas przynajmniej tak to może być. Ale służba zawsze jest zorientowana na to, żeby Pan Bóg miał chwałę, a człowiek miał z tego jakąś korzyść, tak? Więc jeżeli w tym... Jeżeli ktoś chciałby służyć, albo zastanawiałby się, jak może służyć, no to zaczyna się od tego, jakie są potrzeby i co ja mam do dania. I po prostu nawet jeżeli to jest dzisiaj coś bardzo, bardzo niewielkiego, to warto zacząć tą przygodę od robienia tego czegokolwiek. Nawet jak wydaje nam się małe i nie trzeba na tym opierać swojej tożsamości i nie wiadomo jak, ponieważ to będzie proces, który Pan Bóg zacznie i naprawdę, no przynajmniej taka jest nasza historia. No taka jest nasza, ale właśnie chyba chodzi o to, jeżeli dobrze rozumiem, że dzisiaj młodzi po prostu nie chcą właśnie takich wierzących, takich w kościele? Nie, no w sensie, że taki, że bycie wolontariuszem w kościele też już trochę się zmieniło, że ludzie nie chcą poświęcać na przykład tyle swojego wolnego czasu albo nie mają go na tyle, żeby na przykład właśnie tak jak, nie wiem, jak ty byłeś 5 razy w tygodniu w kościele, bo robiłeś to i to i tak spędzałeś swoją młodość, ale że nie, że no właśnie, że to też się zmieniło i wydaje mi się, że może właśnie taką zachętą by było to, co powiedziałeś na początku, że żeby to służenie ludziom albo służenie Panu Bogu właśnie może niekoniecznie się tyczyć bycia w konkretnej wspólnocie czy społeczności, wspólnocie, ale właśnie to szukanie tego, jakie są moje naturalne obdarowania i co ja właściwie dobrze potrafię robić i tam, gdzie jestem, no właśnie, to się też w zasadzie wiąże z tym, że ja w zasadzie żyję, jeżeli ja żyję z Panem Bogiem na co dzień, no to On też mnie prowadzi też mnie prowadzi gdziekolwiek jestem, bo ja odczuwam Jego prowadzenie, czy jestem w szkole, na studiach, czy w pracy, to On, Duch Święty, też podpowiada różne rzeczy i to, że zagaję kogoś, bo widzę, że ktoś się źle ma i zagaję kogoś w szkole i mogę mu usłużyć w ten sposób, no to... Żeby Bóg mnie używał. No tak. Myślę, że no tak, jak zachęcić młodych do służby, myślę, że po prostu zaprosić ich do relacji, no bo jeżeli jest w kościele jakiś lider i zaprasza kogoś młodego do relacji, żeby być z nim razem, to zaprasza do jakiejś podróży i nawet jeżeli to na początku jest towarzyszenie komuś w czymś, a nie robienie nawet konkretnych zadań, to otwiera jakąś drogę. Myślę, że jak mamy być kościołami, które po prostu mają zadania, które ktoś musi obsłużyć i chcemy, żeby młodzi w to weszli, to możemy sobie po prostu podziękować za taki model kościoła. No, jeżeli mamy zadania, które ktoś musi obsłużyć i chcemy teraz zmusić młode pokolenie, żeby to zrobili, bo są, nie wiem, siłą roboczą, bo mają czas czy coś tam, no to znaczy, że motywacja jest w ogóle nie z tej strony, tak? Ale jeżeli widzimy młodych ludzi, zastanawiamy się, zaraz, Bóg ich tu postawił. No Jezus przyszedł na ten świat i
pełnił wolę ojca i zaprosił do tej podróży tak naprawdę młodych chłopaków. A towarzyszenie mu to było z jednej strony wyzwanie, młodzi ludzie potrzebują wyzwań, z drugiej strony podróż i też relacja, ale to była naprawdę jedna wielka przygoda, w której nie jesteś sam, ale poznajesz nie tylko lepiej Pana Boga, poznajesz też innych ludzi i to się staje takim twoim stylem życia, więc nie da się zaprosić tylko do tej służby, da się zaprosić do tej całości, więc to nie jest tanie, to jest, wymaga naprawdę pewnego modelu i poświęcenia ze strony liderów w Kościele do tego, żeby to młode pokolenie naprawdę miało swoje miejsce. W domu jest dokładnie tak samo. Jeżeli chcemy, żeby mieli swoje odpowiedzialności, no to musimy im je konkretnie nazwać, ale są już częścią rodziny, tak? Już tam są. Bardzo fajnie. Podoba mi się, jak ty zacząłeś wymieniać te rzeczy, te punkty, bo rzeczywiście tak naprawdę to ostatni punkt to jest przygoda z Bogiem i służba. Dla mnie służba wiele lat właśnie jest przygodą. Tego, gdzie Bóg do jakich miejsc mnie zabierze, przez jakie różne rzeczy przejdę i w jakim miejscu się znajdę. I też bardzo fajną rzecz powiedziałeś, i to tak na koniec w sumie chyba podsumuję, bo powiedziałeś o tym szukaniu swojego celu w życiu. I to jest chyba taka rzecz, do której bym zachęcał wszystkich, którzy oglądają, żeby szukać tego celu, po co jesteśmy, bo po coś jesteśmy i po coś, i to też fajnie powiedziałeś, powiedzieliście, że ludzie młodzi są po coś w Kościele, nie są tanią siłą roboczą, bo mają czas, bo po prostu, nie wiem, są i mają tylko kilka godzin dziennie jakieś zajęcia, tylko są właśnie osobami, które też po coś są, że też Kościół szuka celu, więc fajnie, że wy jako Kościół też szukacie celu dla tych młodych ludzi. Więc dziękuję wam bardzo. Trzymamy za was te Boże kciuki, za to, co będzie się działo w waszym życiu. Kciuki. Jak najbardziej, no bo wiesz, nie było, czemuś poprawność musi być. Ale dziękuję, że przyjechaliście, że się udało i do zobaczenia w takim razie. Dzięki, do zobaczenia. I drodzy widzowie, zapraszamy na inne nasze podcasty, nagrania Spotify'a, TikToka, Instagrama, YouTube'a, Facebooka, jesteśmy wszędzie. Chcemy wam pokazywać naprawdę pięknych ludzi, zachęcać do tego, żeby służyć, żeby budować Kościół razem. Do zobaczenia.